Ok, w tym wideo pokażę Ci, w jaki sposób założyć konto na MyEtherWallet. Nie wiem, czy wiesz, ale MyEtherWallet zmienił zupełnie swoją szatę graficzną i troszeczkę funkcjonalność również, więc możesz się zdziwić, kiedy wejdziesz i będziesz chcieć się zalogować na MyEtherWallet, ale oczywiście możesz wybrać również starą wersję MyEtherWallet, jeżeli nie będziesz mógł sobie poradzić z nową. W każdym razie ja tutaj nagram wideo, które pomoże Ci zrozumieć też, jak działa nowa wersja. Aby przejść do MyEtherWallet, przechodzimy pod adres mymyetherwallet.io. Najlepiej sobie wpisać w Google MyEtherWallet i przejść tam do linka, który przekieruje Cię do naszego portfela, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Ja tutaj już widzę, jakiś błąd popełniłem, więc zobacz, MyEtherWallet w Google. Aha, znowu mi się com wcisnęło. Aha, bo teraz jest com, dobra, czyli zmienił się również adres. Tak wygląda nowa szata graficzna MyEtherWallet. I tutaj możesz sobie utworzyć nowy portfel, bądź możesz zalogować się do już istniejącego Twojego portfela, który miałeś wcześniej. Oczywiście o tym sobie porozmawiamy chwilę później. Ja najpierw pokażę Ci, w jaki sposób założyć konto, jeżeli takiego konta jeszcze nie masz. Jeżeli chciałbyś skorzystać ze starego wyglądu MyEtherWallet, tutaj u góry kliknij w ten link Missing the Vintage MyEtherWallet, click here to go back i wtedy przekieruje Cię do starego wyglądu MyEtherWallet, gdzie już umiesz się logować, już umiesz po prostu obsługiwać tą platformę. W każdym bądź razie ja tutaj na potrzeby tego wideo będę już nagrywał na nowym interfejsie, ponieważ stary na pewno kiedyś odejdzie na zawsze. No to więc zacznijmy. Aby utworzyć nowy wallet, klikamy tutaj Create a new wallet. Continue. Next, next i next. Oczywiście tutaj są informacje, aby nikomu nie podawać swojego klucza prywatnego, aby to wszystko zabezpieczyć, żeby nie zapomnieć danych dostępowych, kluczy prywatnych, innych plików, które pozwalają się zalogować do takiego portfela, ponieważ jak to zgubisz, to już nigdy najprawdopodobniej nie odzyskasz swoich środków, które na tym portfelu były. Dlatego zapamiętaj, aby później, i pokażę Ci, jak to zrobić, po założeniu portfela zapisać sobie wszystkie dane dostępowe do tego portfela i najlepiej wydrukować je na kartce papieru, aby ich nie stracić. Jeżeli na przykład miałbyś zapisane na dysku i coś by się stało z Twoim laptopem, z Twoim twardym dyskiem, to może być niemożliwe odzyskanie już tych danych. Także pamiętaj, że to jest dostęp do Twoich środków i musisz ich pilnować jak pinu do karty bankomatowej. Dajemy dalej, next, jeszcze raz next i get started. I teraz mamy wybór nowego portfela i możemy się do niego jakby dostać hasła dostępowe przez MyEtherWallet Connect. To jest nowa metoda, która pozwala mieć swój portfel w przeglądarce. By case or file, czyli tak jak wcześniej robiliśmy ten JSON file, który zapisywaliśmy na dysku twardym i za pomocą niego logowaliśmy się do MyEtherWallet, a następnie podawaliśmy również hasło dostępowe. Tutaj możemy również wpisać swoje hasło, więc tutaj ja wybiorę ten case or file, podam hasło do portfela, który będę chciał później, tym hasłem będę się chciał logować. OK, hasło wpisane. Pamiętajcie, żeby hasło było na tyle silne, żeby nikt nie mógł go złamać. Nie używajcie tych samych haseł co do innych serwisów, ponieważ jak stracicie jedno hasło, to możecie również stracić środki, które trzymacie na swoim portfelu. Klikamy Next. Save my case or file. Pamiętaj, aby go nie zgubić, nikomu nie udostępniać i zrobić sobie jego backup, czyli zapisać sobie go gdzieś, na przykład zmienić go na spakowany plik, który jest zahasłowany i to hasło również sobie gdzieś zapisać, aby później można było go rozpakować w razie jakiegoś problemu, gdyby ten plik zniknął z naszego dysku twardego bądź z innego miejsca, w którym sobie go zapiszemy. Klikamy w guzik Download Case or File, zapisujemy sobie go
gdzieś na dysku. Ja sobie tutaj utworzę nowy portfel, MEF poglądowy może. I widzicie, ten plik nazywa się UTC i są cyferki z datą plus dodatkowe cyferki, więc tutaj każdy ma swój numer. Pamiętajcie o tym, który jest który, jeżeli macie dostęp do większej ilości portfeli, to sobie ponotujcie to, do którego portfela dokładnie jest, bo później będziecie mieli problemy z zalogowaniem. Ok, tak naprawdę konto już mamy założone, teraz musimy się zalogować do naszego portfela, a więc klikamy Access My Wallet. I tutaj Access My Wallet u góry. Hasła nie zapamiętuję w przeglądarce oczywiście, bo jeżeli ktoś się włamie na moją przeglądarkę przez sieć Wi-Fi na przykład, albo w jakiś inny sposób, no to jest w stanie wykraść moje hasła, więc tego raczej staram się nie robić. Aby teraz zalogować się do naszego portfela, możemy wybrać jedną z wielu opcji logowania. My Ether Wallet Connect, czyli ściągamy sobie aplikację My Ether Wallet na telefon. Za pomocą tej aplikacji skanujemy ten kod QR i to pozwala nam do zalogowania się na nasz My Ether Wallet. Tutaj trzeba nadmienić to, że w razie zgubienia telefonu, jeżeli nie mamy zabezpieczonego go, to również jesteśmy narażeni na utratę naszych środków. Hardware, czyli za pomocą Ledgera, Trezora, Digital Boxa, czy też Kipki. Ja akurat używam Trezora i mój główny portfel My Ether Wallet jest zabezpieczony takim Trezorem. Dzięki temu mam bardzo dużą pewność, że nikt postronny nie dostanie się na mój portfel kryptowalut. Kolejną opcją jest MetaMask. I tutaj musimy sobie zainstalować odpowiedni program, aby to robić. Ja tutaj nie będę się na tym skupiał. Mamy założony JSON file, więc przejdziemy przez software. I tutaj mamy do wyboru Keysor file, mnemonic phrase i private key. Oczywiście Keysor file wybieramy, bo wcześniej tak sobie też zapisaliśmy. Dajemy continue. Wyszukujemy nasz plik. I wpisujemy hasło, które podawaliśmy podczas zakładania portfela. Hasła oczywiście nie zapisujemy, najlepiej je pamiętać w głowie, ale tak jak mówię, dobrze sobie też wydrukować to wszystko w wersji papierowej i schować do jakiegoś sejfu, do jakiegoś bezpiecznego miejsca, które w razie problemów później będziemy mogli, z którego będziemy mogli sobie odzyskać dane dostępowe do naszego portfela kryptowalut. Ok, teraz w zasadzie mamy założone konto MEF i wiecie, jak to robić, wiecie, jak się zalogować. Teraz za chwileczkę pokażę, jak zapisać sobie dodatkowe informacje o My Ether Wallet, czyli klucz prywatny i kilka innych rzeczy, jak wydrukować sobie to w wersji papierowej. A na ten moment kończę ten filmik i w kolejnym filmiku pokażę Ci, jak to właśnie zrobić.